Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj dlatego, że dzisiaj w Sopocie odbywa się rowerowy sopocki flashmob. Wygląda to tak. Prezydent Karnowski, prezydent Sopotu, wymyślił sobie ograniczenie prędkości na ścieżce rowerowej dla rowerzystów do 10 na godzinę. Jest to oczywiście absurdalna decyzja i tę absurdalną decyzję mieszkańcy Sopotu, tak naprawdę mieszkańcy Trójmiasta, rowerzyści chcą pokazać. Ta akcja, która się dzieje z tyłu, jest oczywiście całkowicie apolityczna, ona nie ma nic z nami wspólnego i to chciałbym zaznaczyć. Ja tutaj jestem po to, żeby przypomnieć, że nasza partia jest jedyną, która proponuje likwidację ograniczenia prędkości na autostradach, jest jedyną, która proponuje likwidację większości fotoradarów i też absolutnie jest przeciwko tego typu nielogicznym całkowicie decyzjom. I chcielibyśmy przy okazji powiedzieć, że to jest kolejna decyzja prezydenta Karnowskiego, która absolutnie nie trzyma się kupy. Jest to tak, że no, są wakacje, może się nudzi, nie mamy pojęcia, o co chodzi. Dwa miesiące temu nie pozwolił nam zorganizować spotkania tutaj na Placu Przyjaciół Sopotu, ponieważ stwierdził, że turystom będzie się to nie podobało. Niecały tydzień temu wyrzucił stąd Wojciecha Cejrowskiego z jego namiotem i stwierdził, że będzie to bardzo niepozytywne tutaj, ponieważ nie pasuje to do krajobrazu, te jego palmy i te inne rzeczy, które tutaj prezentuje. Wojciech Cejrowski znalazł miejsce w Gdyni, zaraz obok, gdzie ani palm, ani tygrysów nie ma i jakoś tam włodarzom to nie przeszkadzało. Także chcieliśmy tylko to zaznaczyć. To był tylko krótki wstęp. Za chwilkę pokażemy Państwu, jak wygląda sam protest. Zaznaczam, mieszkańców, nie żadnej partii, nie żadnego stowarzyszenia. Po prostu nie można doprowadzać do tego, że wiecznie decyduje się tak, żeby było przeciwko mieszkańcom i nie można absurdalnych decyzji przyklepywać, niezależnie od tego, jak wielkie ma się poparcie i jak wielką władzę w mieście. Dziękuję bardzo. Ale to jest taki, że 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 to jest ta